dlaczego nas powołałeś, dlaczego nas posyłasz, dlaczego nas wyposażyłeś, Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. O, dzięki, dzięki, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. O, dzięki Jezu, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. O, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Ojcze, my dziękujemy Ci za to, że niezależnie od tego, jaki grunt ma plan naszego życia, my wyznajemy, że wierzymy w Boże plan i Boże drogi. W imieniu Jezusa, dla naszych małżeństw, dla naszych rodzin, dla naszego zdrowia, dla tego Kościoła, na tej ziemi, dla naszej przyszłości. My decydujemy się, by wierzyć Bogu, halleluja. By wierzyć w to, co Bóg powiedział, halleluja. Dzięki Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa, że nie jesteśmy potykadłami, ale jesteśmy dziećmi Bożymi, halleluja. A każdy wróg, każdy demon jest pod naszymi stopami w Chrystusie Jezusie. Dzięki Ci, że wszystko to gronek rozpoczęli w naszym życiu. Wszystko cokolwiek rozpocząłeś w tym kościele, w naszych rodzinach, doprowadzisz do końca. A ten, który okradał i niszczył, musi odejść w imieniu Jezusa. I my jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby uczyć się, jak skutecznie dawać odpór, jak zburzyć warownię w imieniu Jezusa w naszych głowach, jak pomagać chodzić w inne miejsce wolności. W imieniu Jezusa, halleluja. Dzięki Ci, Boże. Otwieramy teraz ten kościół, to miejsce, tu spotkanie dla ludzi z północy, południa, wschodu i zachodu. Przypomnijcie, aby przyjąć namaszczenie z nieba, halleluja. Aby wziąć dotyk z nieba w imieniu Jezusa. O, kto jest Panem nieba i ziemi? Jezus. Kto umarł i powstał jako zmartwy? Jezus. Kto jest głową Kościoła? Jezus. Kto jest jedyną drogą? Jezus. Kto jest jedyną prawdą? Jezus. Życiem? Jezus. Kto jest prawdziwym lekarzem? Jezus. Kto jest prawdziwym zdobywcą dusz? Jezus. Kto jest naszą przyszłością? Jezus. Kto rozpoczyna i kończy? Jezus. Kto jest wierny do końca? Jezus. Kto jest gwarancją naszego powodzenia? Jezus. Tylko On jest Panem. Halleluja! Wieczornym spotkaniem jest z Panem, jest z nami dr Michel, Margaret i dzieci. Przywitajmy Wam. Jesteśmy razem już przed kilku tygodni i bardzo dziękujemy za ten dar, który Pan posłał do nas. Zapraszam Was, tak? Natalia będzie tłumaczyła dzisiaj Michela. Bądźmy mi otwarte serca, żeby wziąć co Bóg ma dla nas. Właśnie po prostu wszystko to, co jest gdzieś tam w Bożym sercu, mówię naprawdę skuteczni w tym, do czego po prostu Pan nas powołał i przeznaczył. Alleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alleluja. Amen. My voice doesn't need a microphone. Mój głos nie wymaga mikrofonu. It's loud enough. Jest wystarczająco głośny. So welcome in the name of our Lord Jesus Christ. Witam Was w imieniu Pana Jezusa. Tonight is a special night. Dzisiaj ten wieczór jest szczególny. And I want you to listen carefully. I chcę, żebyście bardzo uważnie słuchali. And I would prefer if you can write or record or. I proponowałbym, żebyście mogli robić notatki, albo nagrywać, albo jakikolwiek sposób to zapisywać sobie. This church is very privileged. Ten kościół jest bardzo uprzywilejowany. Ten temat, który chcę dzisiaj, na temat, który chcę nauczać, I have taught it over 35 years.
To noszę go ponad 35 lat. In different countries over 30 something countries in the world. W różnych krajach na całym świecie głosiłem ten temat. So what I'm about to share with you tonight, więc to, co będę dzielił dzisiaj się, czy będę się dzielił z wami, is a part of my life and ministry. To jest część mojego życia i mojej służby. I dlaczego powiedziałam, że jesteście uprzywilejowani jako Kościół? Because over that 35 years plus of my life teaching on what I'm about to teach tonight. Ponieważ ponad to 35 lat tego głoszenia w moim życiu na ten temat. Many churches, conferences have desired to have this teaching in a book form. Wiele kościołów pragnęło, żeby móc mieć takie to nauczanie. W postaci książki i pytali się, gdzie jest książka na ten temat? Chciałbym o tym przeczytać. And I never had time, a ja nie miałam czasu, a book form, żeby to wszystko właśnie tak umieścić w książce, w formie książki. So the first time is in a book form. Więc pierwszy raz, kiedy mam to jednocześnie w formie książki, is gonna be in the church here in Bitwan. To jest tutaj, kiedy chcę kościele wytoczyć. I traktuję to jako jak przywilej. That you are the first church, że jesteście właśnie pierwszym kościołem, that I'm going to have this seminar, w którym będę miał to seminarium. And almost everything that I would ever say, i właściwie wszystko, co kiedykolwiek mówiłem, is in the form of a book. Jednocześnie jest w formie książki. And I took time to pay the translators, więc to zabrało czas, żeby opłacić tłumaczy, to translate it into your language, żeby przetłumaczyć to na wasz język. You're not happy. A wy się wtedy nie cieszycie. You know, because I believe that it's going to help not only you, but other churches, brothers and sisters. Ponieważ wierzę, że to pomoże nie tylko wam, ale również innym kościołom, braciom i siostrom. So what I'm going to share, look at the volume of the book here. Więc to, czego się będę, czym będę się dzielił, to jest właśnie w tej książce. It's a little bit costly. Trochę to kosztuje. You don't have to buy it. Nie musicie tego kupować. But it's 120 złotych. Kosztuje 120 złotych. You don't have to buy it if you listen to everything. Ale jeżeli będziecie słuchać wszystkiego, co będzie na tym seminarium, to nie musicie tego kupować. But I promise you, I can't teach this book in 3 days that we're going to be here. Obiecuję, że to, co jest w tej książce, w ciągu tych 3 dni o tym będę nauczał. But I'm going to try. Że nie jestem w stanie, przepraszam, wszystkiego, ale będę próbował poruszyć wszystkie tematy, które są w tej książce. Te, które są zawarte w tej książce. That being said, after saying that, potem, co powiedziałem? Tonight I'm trying to slow myself down. Dzisiaj wieczorem próbuję siebie samego uspokoić. I'm a very energetic person. Ponieważ ja jestem bardzo energetyczną, taką ekspresyjną osobą. So today I pray, God, calm me down. I dzisiaj mówiłem się, Boże, uspokój mnie tak. Help me to behave like a pastor. Pomóż mi, żebym zachowywał się jak pastor. So I'm gonna try as much as possible to speak slowly. Więc będę próbował tak, jak tylko to jest możliwe, mówić powoli. Because this is very, very important. Ponieważ to jest bardzo ważne. On a very serious note, this is important. Ponieważ to jest naprawdę bardzo poważny temat. Are we gonna start this way? I zaczniemy od tego. By laying out certain principles that you already know in the Bible. Wykładając na początku pewne zasady, które są określone w Biblii. And number one is that every person that is created by God is created for a purpose. Po pierwsze, każda osoba, która została stworzona przez Boga, została stworzona dla celu. That is the principle number one. To jest zasada numer jeden.
There is nobody that is here by accident. Nie ma tutaj nikogo, kto jest tutaj przez przypadek. God tells Jeremiah, before I form you. Bóg powiedział do Jeremiasza, zanim ciebie ukształtowałem. You can read that in Jeremiah chapter number 1, verse 3 downward. Można to przeczytać w Jeremiasza rozdziale 1, werset 3. He said, before I form you, I knew you. Zanim ciebie ukształtowałem, już ciebie znałem. And I ordained you to be a prophet to the nation. I przeznaczyłem cię, abyś był prorokiem dla narodów. Every person that you see in this world. Każdą osobę, którą widzisz na tym świecie. God created that person for a purpose. There is a reason. Bóg stworzył tą osobę dla pewnego celu. To jest powód. And the greatest, you know, achievement in life. I wielkim osiągnięciem życia. Is to find out the reason why God created you. Jest odkrycie, dlaczego Bóg ciebie stworzył. And fulfill that reason. I wypełnienie tego przeznaczenia. And sometimes, you know, in the class, student asks me, why Poland? Why Poland? Czasami, kiedy prowadzę lekcję angielskiego, uczniowie pytają mnie, dlaczego Polska? It's God's purpose for my life. To jest Boży cel dla mojego życia. It's God's purpose. To jest Boży cel. That's why I'm here. Dlatego tu jestem. I'm just doing what God created me to do. Po prostu robię to, do czego Bóg stworzył mnie, żebym był. Be wherever God wanted, wants me to be. Żeby być tam, gdzie Bóg chce, żebym był. Number two. Po drugie. The Bible says. Biblia mówi. I think John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth. Że poznacie prawdę. And the truth shall make you free. I ta prawda was uwolni. So the truth. Więc prawda. Has power. Ma moc. To make you free. Aby ciebie uwolnić. Now, the simple way to understand that statement by Jesus. Najprostszy sposób, żeby to zrozumieć, to jest kiedy Jezus. If you have a headache. Headache. Jeżeli masz ból głowy. And then you go to the doctor. I idziesz do lekarza. And the doctor says, take the aspirin. I lekarz mówi, weź aspirynę. It gives you aspirin. I podaje ci lekarstwo. You have a choice. Daje ci receptę i masz wybór. To swallow the aspirin. Czy to połkniesz tą aspirynę? Or you can take the aspirin. Czy weźmiesz tą aspirynę? And keep it in your house. I będziesz ją trzymał w swoim domu. You can even keep it on your pillow. Nawet możesz ją położyć pod poduszką. But the headache will not go. Ale ten ból głowy nie odejdzie. If you swallow it, ale kiedy połkniesz ją, that aspirin, ta aspiryna has the power, ma moc within itself, sama w sobie to stop the headache, zatrzymać ból głowy. But you have to swallow it. Ale co ty musisz zrobić, to ją połknąć. So the Bible says the truth. Więc Biblia mówi prawdę, has the power, że ta prawda ma moc to make you free. Uwolnić ciebie. You have the choice. Ty masz wybór. To believe the truth. Żeby uwierzysz w tą prawdę. If you believe the truth that is in the Word of God. Jeżeli uwierzysz w prawdę, która jest w Słowie Bożym. The truth of God's Word. Prawda Słowa Bożego. Has power. Ma moc. To set you free. Uwolnić ciebie. Amen. 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 Number three principle. I numer trzy, zasada numer trzy. Look at somebody, look at somebody. Turn, look at the person eyeball to eyeball. Right? Spójrz na kogoś tak oko w oko, w cztery oczy. Tak prosto w oczy. Every person you see here. Każdą osobę, którą tutaj widzisz. Every person. Każdą osobę. Is a product. To jest produkt. Of sex. Użycia seksu. Is that true? To jest prawda. No matter who you are. Bez względu na to, kim jesteś. Whether you are the prime minister. Czy jesteś ministrem. Every person you see. Każda osoba, którą widzisz. Is a product of sex. Jest wynikiem seksu. Number 4. I numer 4. Sex. Sex. Is the only way. Jest jedyną drogą, sposobem, that life, kiedy życie travels,
przemieszcza się from the unseen world ze świata niewidzialnego to the seen world. Do świata widzialnego. To jest prawda. Seks is the only jest jedynym sposobem, road, the only road, jedyną drogą, that life żeby życie travels from the unseen world mogło przemieścić się ze świata niewidzialnego to the seen world. Do świata widzialnego. Okay. Let's start. Więc zacznijmy. Keep those four principles in mind. Miejcie w pamięci te cztery zasady. Tonight, dzisiaj, I want to start with breaking strongholds of sexual immorality. Dzisiaj chcemy burzyć warownie seksualnej niemoralności. Why? Dlaczego? Because that's the every one of us come through that road. Ponieważ każdy z nas przechodził przez tą drogę. Każdy z nas przechodził przez tą drogę. Jesus said something. Jezus powiedział coś. He says in the book of Matthew, chapter number 10. W Mateusza, rozdział 10. If you read from verse, 32 to 39. Od 32 do 39. The conclusion of that, scripture says that, a man's enemy are the men of his own household. I jakby podsumowaniem tego fragmentu jest to, że wrogiem człowieka są członkowie jego rodziny. The strongest enemy you have. Największy, najsilniejszy wróg, jakiego masz, it's not from outside. To nie jest wróg z zewnątrz. It's from, that is from your own house. To jest wróg swojego własnego domu. So that's what Jesus declared. I to sam powiedział Jezus. A man's enemy are the men of his own household. Że wrogiem człowieka są domownicy jego własnego domu. So before we fight the enemy outside, więc zanim zaczniemy walczyć z wrogiem na zewnątrz, let us find out what is the enemy inside. Zwróćmy uwagę na to, co jest naszym wrogiem wewnątrz because domu. That is the strongest enemy. Ponieważ to jest najsilniejszy wróg. That is the enemy that fight us, the one inside our house. Ponieważ ten, który jest w naszym domu, to jest ten, który walczy z nami. A man's enemy are the men of his own household. That's what Jesus said. Jezus powiedział, że wrogiem człowieka są ci, którzy mieszkają w jego własnym domu. Enemy is not from outside. Więc twój wróg numer jeden to nie jest ktoś na zewnątrz. Your number one enemy is from the inside. Więc to jest ktoś z wewnątrz, wróg numer jeden. And this enemy i ten wróg can be like a stronghold. Może być jak warownia. It can hold you back. Może przytrzymywać ciebie, ograniczać. Paul says that, the weapons of our warfare, they are mighty through God to the pulling down of strongholds. I Paweł powiedział, że broń, którą walczyłem, ma moc pokonywać, burzyć warownie. Strongholds are things that are capable of holding you. A warownie to jest coś, co trzyma ciebie, ogranicza. You want to move, it doesn't allow you to move. Chcesz się poruszyć, a to ci zabrania się poruszyć. And the first stronghold I want us to look at in the scripture. I pierwsza taka warownia, na którą chcę spojrzeć, o której mowa jest w Słowie, is a stronghold from sexual immorality. To jest warownia wynikająca z seksualnej niemoralności. When I started reading the Bible, kiedy zacząłem czytać Biblię, I was taught that, abstinence from sex until you get married. Ja byłem nauczany o abstynencji od seksu aż do małżeństwa. I didn't like the idea. You didn't like it? Yes, I didn't like it. Nie podobał mi się ten pomysł. I didn't like it. Nie podobało mi się to. Why? Dlaczego? Why? Why should I abstain? Dlaczego powinienem się powstrzymywać? They just told me that that's what the Bible says. They just told me that's what the Bible says. A oni po prostu mówili mi to, co jest napisane w Biblii. That's what God says. To, co Bóg powiedział. And they showed me in the Bible. I pokazywali mi, co jest napisane w Biblii. But nobody told me why I should. Ale nikt nie wytłumaczył mi, dlaczego powinienem. I wanted the reason. Ja chciałem znać powód. But tonight maybe you will find a reason. Ale dzisiaj może znajdziesz powód. Hallelujah.
Hallelujah. So I'm trying to be slow here. This is very important, so I'm taking it easy. Staram się to wszystko powoli mówić, bo to jest bardzo ważne, więc weźcie to tak na spokojnie. For us to be able to, for me to be able to show you. Dla mnie, żebym był w stanie pokazać wam. How sexual immorality. Jak seksualna niemoralność. Can destroy God's purpose for your life. Może zniszczyć Boży cel dla twojego życia. Not only you. Nie tylko ciebie. But how the things that is affecting you could have been as a result of sex. Ale też jak, jakie mogą być skutki seksu. I know that this is not a subject that is only taught in the church. Wiem, że to nie jest temat, na który się naucza w kościele. So everybody, why is he talking about sex? Więc może ktoś powiecie, dlaczego on mówi na temat seksu w kościele? That doesn't look holy. To nie brzmi święcie. Okay, walk with me. Idźcie ze mną. I want to take. How many of you heard of the man David in the Bible? Jak wielu z was czytało o takim człowieku jak Dawid w Biblii? David, the Bible said David was a man after God's own heart. Jest napisane, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. David loved the Lord. Dawid kochał Pana. You can imagine the book of Psalms. Wyobraźcie sobie księgi psalmów. David was a worshipper. On był uwielbiającym. He loved God. On kochał Boga. But there were things that were happening in David's life. Ale były rzeczy, które wydarzyły się w życiu Dawida. That David himself did not know why they were happening. O których Dawid nie wiedział, dlaczego się wydarzyły. So tonight I want to change the life of David. Więc dzisiaj chcę przyjrzeć się życiu Dawida. To be able to show you, żeby pokazać ci w Biblii. In the Bible. W Biblii. Why those things were happening. Dlaczego pewne rzeczy się wydarzyły? The goal is that so that you can examine your life. A celem tego jest to, żebyś mógł sam spojrzeć na swoje życie. Let's look at the book of let's look at the book of Genesis chapter number 49. 41 pierwsza Mojżeszowa. You can write it down verses 8 to 10. Od 8 do 10 wersetu. You can read. Genesis 49:8-10. Juda, ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczemiel wie Juda, synu mój, z łupu synu mój się podniosłeś, czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. In that portion of the Bible, w tym fragmencie Biblii Jacob prophesies to all his children. Jakub prorokuje do wszystkich swoich dzieci. He lay out the purpose for which God created them. On wylewa cel, dla którego zostali przez Boga stworzeni. When he came to Judah, i kiedy dochodzi do Judy, he said that the purpose that God created Judah. Jest napisane, że celem, dla którego stworzył Bóg Judę, so that God can raise leadership through Judah. Że Bóg będzie wzbudzał liderów. Leaders will come from the loins of Judah. Że oni będą się wywodzić właśnie z tej linii. And Judy. Even the Messiah will come from the tribe or the loins of Judah. I nawet Mesjasz wyjdzie z plemienia Judy. So the purpose that God created Judah, więc celem, dla którego Bóg stworzył Judę, was for Judah to produce leaders. To było, żeby Juda produkował liderów. Until he produces the Messiah. Aż do momentu, kiedy wyjdzie z niego Mesjasz. And that's why they call Jesus the Lion of the tribe of Judah. I dlatego Jezusa nazywamy lwem z pokolenia Judy. Judah had the prophetic responsibility. Ponieważ Juda otrzymał proroczo odpowiedzialność to produce leaders. Aby produkować liderów.
But Judah did not value his purpose. Ale Juda nie przyłożył, nie zwrócił, jakby nie było to dla niego wartością, ten cel, który otrzymał. Maybe he did not really know the magnitude or the importance for which God has created him. On nie zrozumiał, nie zobaczył tej wagi, dla której został przez Boga stworzony. It could be someone in the church here, you don't really know why God has created you. I może ktoś w kościele też naprawdę nie wie, dlaczego Bóg why God has saved you. Dlaczego ciebie zbawił? Why you are in the church. I dlaczego jesteś w kościele? And you just think you are in the church because you like church. A może myślisz sobie, że jesteś w kościele, bo ci się podoba w tym you kościele. Don't really know the reason why you are here. Ale nie wiesz tak naprawdę, dlaczego jesteś tutaj. So perhaps Judah was just like that. Więc prawdopodobnie Juda był właśnie taki. He did not know the purpose for which God has created him. On nie rozumiał celu, dla którego został stworzony. Or he knew that purpose, but he did not just value it. Albo znał ten cel, ale nie było to dla niego wartością. So in the book of Genesis chapter 38, write it down. Więc w księdze właśnie pierwszej Mojżeszowej 38. The Bible says that Judah came to Bytów to visit his friend. Jest napisane, że Juda przyjechał do Bytowa, żeby odwiedzić swojego przyjaciela. You don't see Bytów there. Oczywiście tam nie jest napisane Bytów. Judah came to the city to visit his friend. On przyjechał do miasta odwiedzić swojego przyjaciela. Are you with me? Jesteście ze mną? Yeah. Follow me. Podążajcie za mną. Juda has a purpose. Miał cel. To produce leaders. Żeby produkować liderów. Until he produces the Messiah. Aż do momentu, kiedy z niego wyjdzie Mesjasz. That is the purpose. Taki był cel tego życia. We have said that God creates everyone for a purpose. Pamiętajcie, co powiedzieliśmy. Bóg stworzył każdego człowieka z celem. So the purpose for Judah was to produce leaders. Więc celem dla Judy było produkowanie liderów. Until he produces the Messiah. Aż do momentu, kiedy wyprodukuje Mesjasza. Maybe Judah did not value it. Może dla Judy to nie było wartością. So the Bible says in Genesis chapter 38. Więc Biblia w pierwszej Mojżeszowej 38. That Judah came to Bytów. Mówi, że Juda przyjechał do Bytowa. Maybe not this Bytów. Dobrze, nie do tego Bytowa. And as he came to visit a friend. Żeby odwiedzić przyjaciela. I'm telling you the story there. Opowiadam wam historię. He saw a beautiful lady. I spotkał piękną kobietę. And there was no marriage. I nie było małżeństwa. No marriage rites were performed. Nie było żadnych praw małżeńskich. So Judah just saw this girl, say, hey girl, what's up, man? Więc on tak do niej podszedł, zagadał, cześć, co tam jest. Judah, came to see. Cześć, jestem Juda, przyjechałem właśnie do tego miasta. Okay. And before you know. I zanim wiesz. Judah was living with this girl. On się połączył z tą dziewczyną. There is no marriage right performed. Nie było żadnego związku małżeńskiego. And Judah never went back again. He never went back. He came to visit a friend. He didn't go back. He took the girl and started living with the girl. Więc on już, jak przyjechał do tego znajomego, on już został w tym mieście i dalej żył z tą dziewczyną. And the Bible said he had a first child. I Biblia mówi, że miał, urodziło się dziecko. And God killed that child. I Bóg zabił to dziecko. He had three sons. Miał trzech synów. When the first son got married, kiedy pierwszy wyszedł się ożenił, God killed that son. Bóg zabił tego syna. So Judah told the daughter-in-law. Więc on powiedział do swojej synowej. Since you're already a part of this family. Skoro już jesteś częścią tej rodziny. I want you to marry my second son. Chcę, żebyś wyszła za mąż za mojego drugiego syna. So that, you know, he can have children for the brother that is dead. Żebyś mogła przynieść dzieci mojemu synowi, który już nie żyje. So the Bible says, więc Biblia mówi,
The second son of Judah, że drugi syn Judy, realized that these children will not be his own children. Zdał sobie sprawę z tego, że te dzieci, które się urodzą, nie będą traktowane jako jego dzieci. But they will be the brother's children. Ale będą traktowane jako dzieci jego nieżyjącego już brata. So he used condom. Więc użył prezerwatywy. And God killed that child. I Bóg zabił to dziecko. It's in the Bible. Jest tak napisane w Biblii. Genesis 38. Pierwsza Mojżeszowa 38. Okay. So the third son of Judah. I został trzeci syn Judy. Is not up to 18 yet. Nie miał jeszcze 18 lat. And so Judah told the daughter-in-law. Juda powiedział do swojej synowej. You know this one is under age. Ten jest za młody. I want you to go to your parents' house and wait. Chcę, żebyś poszła, wróciła do swojego domu rodzinnego i tam poczekała. As soon as his, my son finished the, reached 21 years old, jak mój tak syn dorośnie do 21 lat, I will bring you back to come and marry. Ja ciebie z powrotem ściągnę, sprowadzę i poślubisz go. So the girl went back to his father's house. Więc dziewczyna wróciła do domu swojego ojca. The son is matured. A ten chłopiec dorósł. And the Bible says, i Biblia mówi, Judah did not bring back the daughter-in-law to marry the third son. Że Juda nie sprowadził z powrotem tej synowej, żeby poślubiła tego trzeciego syna. So this girl was watching. Więc ta dziewczyna czekała. I'm supposed to go back there. Że wiedziała, że powinna tam wrócić. That boy is grown now. Że chłopiec już urósł. He's up to 21. Już ma 21 lat. They have not called me. A oni do mnie po mnie nie posłali. And the Bible says, i Biblia mówi, one day, że pewnego dnia this girl, ta dziewczyna heard that his father-in-law was coming to town. Dowiedziała się, że jej teść ma zamiar przyjechać do jej miasta. That is a story in Genesis 38. To jest historia w 38 rozdziale. So go and read it. Możecie później to przeczytać. He heard that his father-in-law was coming to town. Dowiedziała się, że jej teść przyjedzie do miasta. So what is it? Your father-in-law is coming to town. Ktoś jej powiedział, twój teść przyjeżdża do Bytowa. And remember this girl, by culture and tradition, she has to wear a widow's, you know, garment. I pamiętajcie, że ona ze względu na kulturę i tradycję powinna nosić szaty wdowy. But when they told her, ale kiedy powiedzieli jej, your father-in-law is coming to town, twój teść przyjeżdża do miasta, she removed the widow's garment. Ona zdjęła te szaty wdowy. And she wears on short skirt. I ubrała krótką spódniczkę. And some high heels. I ocasy. Put some eyebrow. Pomalowała sobie. Some lipstick. Brwi, usta. Don't look at me like that. Nie patrzcie tak na mnie. And you know she went to the train station. I poszła na dworzec. And she was walking like. I tam się tak przechadzała. When I read that story, kiedy czytam tą historię, I said, there is something. Zobaczyłem, że jest coś, that the daughter-in-law, co synowa, knew about the father-in-law. Wiedziała o swoim teściu. And that thing was, i to co wiedziała, that my father-in-law, że mój teść, does not see anything that's wears skirt and blouse and pants. Że nie pomija czegoś, co ma krótką spódniczkę i sobie przychodzi o mama. Is anybody understanding me tonight? Czy rozumiecie mnie dzisiaj? One, only one person. Jedna osoba, dziękuję. Dwie. That is the story there. Tam jest taka historia. So this girl removed the widow's garment. Więc ona zdjęła szaty wdowy. And when I'm dressed beautifully. I ubrała się pięknie, you know, so attractive. Atrakcyjnie, and stood and just posed at the train station.
I stała tam właśnie na tym dworcu kolejowym. And Judah was coming for business. A on przyjechał ze względów biznesowych. A Biblia mówi, że kiedy on wyszedł z pociągu, remember how he got his wife. Pamiętajcie, jak on wcześniej poznał swoją żonę. Zobaczył piękną kobietę. I znowu taka, no hej dziewczyno, co słychać? Jestem w mieście z powodów biznesowych. Can we have some coffee? Czy możemy się napić kawy? Are you free for a while? Masz chwilę czasu? And before you know, i zanim się zorientował, Judah took this girl, wziął tą dziewczynę and had sex with this girl. I współżył z nią. Ty wiesz, że cicho będę mówił do tych ludzi. To ci są zbyt cicho. And what happened? I co się wydarzyło? Judah has committed abomination. Więc on popełnił something terrible, bad. Coś bardzo złego. He did something bad. Zrobił coś bardzo złego. He slept with his daughter-in-law. Ponieważ spał ze swoją synową. He didn't know. On nie wiedział o tym. He finished business in town. Zakończył biznes w mieście. The girl said, you have to settle me. You have to pay me. A ona dziewczyna powiedziała, musisz mi zapłacić. And Judah said, well, a Judah powiedział, no you know, if I know I was gonna find a beautiful girl like you, gdybym wiedział, że znajdę taką piękną dziewczynę, I would have come prepared. Przyjechałbym przygotowany. And the girl said, well, you still have to leave something with me. Ona mówi, no ale jakkolwiek musisz coś mi zostawić. So the Bible says, i Biblia mówi, Judah drew his signet, his ring. Że Judah zdjął swój signet, his walking stick, i swoją laskę, his staff, swoją laskę, and his bracelet, i swój naszyjnik. Every time, za każdym razem, you have illegal, kiedy masz sexual relationship, nielegalną relację seksualną, you lose your signet, tracisz swój pierścień, you lose your staff, swoją laskę, and you lose your bracelet, i swój naszyjnik. Your signet is your authority in Christ. Twój sygnet to jest twój autorytet w Chrystusie. And his authority, you can say, Jesus, nothing happens. I to jest ten autorytet, kiedy mówisz Jezus i nic się nie dzieje. You lose your authority. Ponieważ straciłeś autorytet. Your staff is the power of your tongue. Twoja laska to jest moc twojego języka. You can say something and it will come to pass. Możesz coś mówić i to się nie dzieje. Your bracelets are the fruits of the Holy Spirit. A naszyjnik symbolizuje owoce Ducha Świętego. So every time you involve yourself in illegal, illicit sexual relationship, you lose these three things. Więc za każdym razem, kiedy angażujesz się w jakąś taką właśnie nielegalną, brakuje mi słowa, relację seksualną, tracisz te trzy rzeczy. Now, remember. Pamiętaj. That the purpose for Judah, że celem Judy was to produce peace. Było produkowanie królów. Until the Messiah comes. Aż do czasu przyjścia Mesjasza. Now, in the spiritual realm, więc w rzeczywistości duchowej, God's word is final. Boże słowo jest ostateczne. On the earth, na ziemi. The Bible says forever is the word of God settled. I Biblia mówi, że słowo Boże jest na zawsze ustanowione, utrwalone. So I want you to open your Bible and read for me Deuteronomy chapter 23, verse 2. Więc chcę, żebyście otworzyli czwartą Mojżeszową. Deuteronomy chapter 23. 23. Anybody can read? Deuteronomy chapter 23, verse 2. Piąta, 23. 23, 2.
23, verse 2. Drugi werset. Ten, kto ma zmiażdżone jądra i odcięte prącie, nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. A bastard cannot enter into the congregation of the Lord, you know, for 10 generations. No ktoś taki w każdym razie nie mógł wejść do zgromadzenia. Eunuch albo kastret. Now, that is God's own law. To jest Boże prawo. That is the word of God. To jest Słowo Boże. Now, I want you to see the spiritual realm like this. I chcę, żebyście zobaczyli duchową rzeczywistość w tym. The Bible says that the devil is the accuser. Biblia mówi, że diabeł jest oskarżycielem. He's a prosecutor. Jest tym, który oskarża. In the court of heaven. Przed Bożym tronem. So I believe. Więc ja wierzę. The devil goes to God. Że diabeł idzie do Boga. And the Almighty God. I mówi: O wszechmogący Boże. According to your word. Zgodnie z twoim słowem. A bastard cannot enter into your purpose until 10 generations. Kastrat nie powinien wejść do Bożego zgromadzenia przez kilka tam pokoleń. Nie może przez 10 pokoleń. Nie może wejść przez 10 pokoleń. And God cannot change his mind. A Bóg nie zmienia swojego słowa. So Judah. Więc Juda. Cannot produce a leader. Więc Juda nie mógł wyprodukować lidera. Until 10 generations. Aż przez 10 pokoleń. So God's plan for Judah is suspended. Więc Boży plan dla Judy został powstrzymany. Go and read the book of Matthew chapter 1. Możecie iść i czytać księgę Mateusza, rozdział 1. In Matthew chapter 1, when you start from verse 1, it says the book of the generations of Jesus Christ, the son of Abraham and the son of David. Tam jest wymieniony rodowód Jezusa i jest mowa o synach Abrahama i synach Dawida. Ale... And what you will notice when you count from Judah. I kiedy liczysz te wszystkie pokolenia od Judy to David, do Dawida, it will be 10 generations. To jest 10 pokoleń. And that is the book of Judges, where the Bible says, and there was no king in Israel. I to jest okres, który jest opisany w Księdze Sędziów, gdzie jest napisane, że nie było wtedy króla w Izraelu. God could not raise a leader in Israel because the person who's supposed to produce the leader has produced a bastard. Bóg nie mógł wzbudzić lidera przez 10 pokoleń, ponieważ osoba, która była powołana do tego, żeby wzbudzać liderów, rodziła Benkarty. Po 10 pokoleniach, who becomes the king? Kto został królem? David becomes the king. Dawid został królem. A man that truly loves God. Człowiek, który naprawdę kochał Boga. A man that loves God. Człowiek, który kochał Boga. Okay. David is now the king. Dawid jest teraz królem. Read the book of First Chronicles. I pierwsza kronik. Chapter 14. Rozdział 14. Verse 2 to 3. Check your Bible. First Chronicles, chapter 14, verse 14:2. I poznał Dawid, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem, gdyż wyniesiona została wysoko jego władza królewska ze względu na jego lud izraelski. Pojął też Dawid więcej żon w Jeruzalemie i zrodził więcej synów i córek. When David perceived that God has established him as a king, kiedy what did he do? Dawid rozpoznał, że Bóg ustanowił go jako króla, co zaczął robić? What did he do? Co zrobił? Took more wives. Wziął sobie więcej żon. So this person comes to church. Więc ta osoba przychodzi do kościoła. Pastor prayed for him. Pastor modli się o niego. He got a job.
Dostaje pracę. A very good job. Bardzo dobrą pracę. Then he has more wives. I wtedy chce więcej żon. Instead of serving God. Zamiast służyć Bogu. David took more wives. On wziął sobie więcej żon. There's a problem. Jest problem. From the tribe of Judah. Z plemieniem Judy. People from the tribe of Judah. Ludzie z pokolenia Judy. They have a problem with skin and blouse. Mają problem z spódniczkami. Every time they see something in skin and blouse, they lose. Spódniczkami, dekoltami. Za każdym razem, kiedy to widzą, tracą rozum. So even though David loves God. I nawet Dawid, który kochał Pana. Still takes more wives. Ciągle chciał więcej żon. As if that was not enough. As if that was not enough. Jeśli to nie było. Jeżeli to jeszcze nie byłoby już wystarczające, then we move forward. To przejdźmy dalej. David is a king. Dawid został królem. He loves the Lord. Kochał Pana. He has more wives. Miał dużo żon. Okay. Let's see if David is going to stop. Zobaczymy, czy się Dawid zatrzyma. His kingdom is prospering. Jego królestwo rozwija się. He's a successful king. I jest królem pełnym powodzenia. So the devil said, how do we pull David down? Więc diabeł się zastanawia, jak zatrzymamy Dawida. So there was a conference in the kingdom of darkness. W królestwie ciemności była zorganizowana konferencja. How do we pull David down? Jak mamy powstrzymać Dawida? And all the principality. I wszystkie władze ciemności. All the powers of darkness. Wszystkie moce ciemności. They make a research. Robili badanie. How do we destroy David? Jak można zniszczyć Dawida? They couldn't find a way. Nie mogli znaleźć sposobu. And then one demon says, i wtedy jeden demon powiedział. I know how we can destroy David. Wiem, jak możemy zniszczyć Dawida. How? Jak? Don't you know? Czy nie wiesz? He's from the tribe of Judah. Jest z pokolenia Judy. Okay. So what happened next? Więc co się dzieje? Read the story. Przeczytajmy historię. In 2 Samuel chapter 11, you will see the story there. 2 Samuela, rozdział 11. The Bible says. Biblia mówi. When all the kings went to war. Kiedy wszyscy królowie poszli na wojnę. David was in his house. Dawid został w swoim domu. He just woke up one morning. Obudził się pewnego poranka. And came out of his balcony. Wyszedł na swój balkon. He was living in a story building. Mieszkał na wysokim budynku. And perhaps he was just worshiping God. I po prostu tam na tym balkonie uwielbiał Boga. And that same day. Tego samego dnia. The lady Bathsheba. Pani Bathsheba. Did not take her bath in the bathroom. Nie wzięła swojej kąpieli w łazience. She just went and. I poszła się kąpać na zewnątrz. And David saw. A Dawid zobaczył. He sent for that lady. He sent for. I posłał po tą kobietę. It was somebody's wife. To była czyjaś żona. Meanwhile, he has many wives. Mimo tego, że miał wiele żon, he sent for me. Posłał po nią. And slept with somebody's wife. I spał z czyjąś żoną. And killed the husband. A później zabił jej męża. What is the problem, David? Jaki jest problem, David? You love the Lord. Kochasz Pana. A man's enemy. A man's enemy. Wrogiem człowieka. And the men of his own household. Są mieszkańcy jego własnego domu. What started in Judah? Co zaczęło się w Judzie? Is moving through to David. Dalej było kontynuowane do Dawida. Dawid nie wiedział, dlaczego robi rzeczy, które robi. I'm talking about strongholds. Ja mówię o warowniach. That it can come from sexual immorality. Które mogą wynikać z seksualnej niemoralności. Some of the things that you suffer today, it may not be talk about what you did.
rzeczy, z którymi możesz zmagać się dzisiaj, mogą nie być związane z tym, co ty robisz. You do not resemble your parents just physically, you resemble them spiritually. Ty dziedziczysz od swoich rodziców nie tylko fizycznie, ale duchowo. There is a spiritual DNA jest that is duchowe also walking. DNA, które również jest przekazywane. And that the enemy can use it against you as a person. I to diabeł może używać przeciwko That's why the Bible says you shall know the truth. And the truth shall set you free. Dlatego Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Dawid nie wiedział, co się dzieje. He didn't know. On nie wiedział. He was out of his own control. On był poza swoją kontrolą. Because when Samuel came, ponieważ kiedy Samuel przyszedł, David even said, if there is such a person, let that person be destroyed. He didn't know he was talking about himself. Kiedy Samuel opowiadał mu historię, która mówiła tak naprawdę o nim, on tego nie rozpoznał, że to jest on. Until Samuel said, you are the person. Aż Samuel powiedział bezpośrednio, ty jesteś tą osobą. And David fasted. I wtedy Dawid pościł. And what happened to the child that Bathsheba was pregnant? I co się stało z dzieckiem, które urodziła Bathsheba? God killed that child. Bóg zabił to dziecko. David married Bathsheba. Dawid ożenił się z Bathsheba. Hello. Hi. And Bathsheba became pregnant again. I Bathsheba znowu zaszła w ciąży. And gave birth to another son. I dała kolejnego syna. Who knows the name of the son? Kto zna imię tego syna? Aha! Dziękuję. You know the name. Solomon. Salomon. Solomon had 700 wives. Salomon miał 700 żon. One, two, three. If Solomon comes to our church, we just break the building. Gdyby on przyszedł do naszego kościoła, to by pękł budynek. Can you imagine there are 365 days in a year? Wyobraźcie sobie 365 dni w roku. And somebody has 700 wives. A ktoś ma 700 żon. And 300 official girlfriends. I 300 oficjalnych dziewczyn. 1000 women. 1000 kobiet. To one man. Dla jednego mężczyzny. But this Solomon. Ale ten Salomon. Did not wake up one day. Did not just wake up one day and have this woman. On to się nie pojawiło się jednego dnia, nagle obudził się i nagle miał te wszystkie kobiety. He was a very good believer. On był bardzo dobrym wierzącym. He prayed to God. On modlił się do Boga. God came to Solomon by himself. I Bóg sam przyszedł do Salomona. He did not send an angel. Nie posłał anioła. Solomon. I zapytał. Ask me whatever you want. Zapytaj, poproś mnie o cokolwiek chcesz. Jesteś takim wspaniałym wierzącym. And Solomon was so humble. A Salomon był taki złamany. God, I want nothing else. God, I don't want anything. On powiedział, nie chcę niczego. Just give me wisdom how to serve you. Daj mi tylko mądrość, jak mam ci służyć. Hello! Hi. That's what the prayer of Solomon. To była modlitwa Salomona. And God said to Solomon, okay. A Bóg powiedział, dobrze. I will give you wisdom. Dam ci mądrość. I will give you riches. Dam ci bogactwo. Since you did not ask for cars and houses. Skoro nie prosiłeś o bogactwa i domy. Solomon was a humble believer. Salomon był takim pokornym wierzącym. But he was from the tribe of Judah. Ale był z pokolenia Judy. Something was fighting him in the house. Coś walczyło z nim w jego domu. He ended up with 1,000 women. Skończył z 1,000 kobiet. And you only have one wife and you ask him pastor for prayers. Masz jedną żonę i prosisz pastora o modlitwę. Solomon had 1,000. A on miał 1,000. Hello. It's in the Bible. Tak jest napisane w Biblii. Stronghold. Warownia. You know, these few days, these 3 days. Te 3 dni. The purpose is for you to know the truth. Celem jest, żebyście poznali prawdę. For you to begin to look into your life.
żebyście zaczęli patrzeć do swojego życia. What is it that can be fighting me? Co jest tym, co walczy ze mną? What is it that fought my mother and my father? Co jest tym, co powstrzymywało mojego ojca i mojego mamę? That fight people in my family? Co jest tym, co pokonuje ludzi w mojej rodzinie? I need to know it. Ja muszę to wiedzieć. Because he shall know the truth. Ponieważ chcę poznać prawdę. When you have knowledge of the truth. Kiedy masz poznanie prawdy. As a child of God. Jeśli jako dziecko Boże. You will be able to break the stronghold. Będziesz miał moc złamać te warownie. It could be sickness in the family. To może być jakaś choroba w rodzinie. It could be marital crisis. Może mogło to być marital problems. Materialne problemy. Problems from marriage and relationship. Problemy w małżeństwie, w relacjach. I tell you a testimony. Powiem wam świadectwo. Before I continue. Zanim będę kontynuował. There was a young man. Był młody człowiek. Who grew up. Który dorastał. In a house. W domu. Where the father was an alcoholic. Gdzie ojciec był alkoholikiem. So the father beat the mother brutally. Więc ojciec był bardzo brutalny wobec matki, bił ją. This young man grew up. I ten młody człowiek dorastał. He made a vow. I miał, zrobił takie sobie przyrzeczenie, że nigdy nie posmakuje alkoholu. I przez wiele lat żył takim pełnym powodzenia życiem. Ożenił się i pięknie, wspaniale żyli. W końcu the man lost his job. Stracił pracę. And the wife was the one going to work. I żona musiała iść do pracy. And 2 months, 3 months passed, no work. I 2-3 miesiące mijają, nie ma pracy. Szuka wszędzie. He couldn't get another job. I nie może znaleźć pracy. Now he's the one taking the kids to school. I teraz jest on tym, który zaprowadza dzieci do szkoły. And sit in the house. I wraca do domu i siedzi w domu. Then started going out. I wtedy zaczął wychodzić. Just in the neighborhood. Tam po prostu po sąsiedztwie. And he saw some other people. I po prostu spotyka się innych ludzi. Who were jobless like him. Którzy byli bez pracy, tak jak on. And he was not in the area. I nikogo nie było w tym terenie. Więc ktoś go zawołał. Przyjdź, usiądź do nas. Economy is bad. Zły jest stan nasz ekonomiczny. He sat down with people that were drinking. I siadał z ludźmi, którzy pili. After 6 months, 8 months, he started drinking. Po 6-8 miesiącach zaczął pić. And it was getting worse. I się to ten stan pogarszał. The marriage was breaking up. Małżeństwo się zepsuło. Ponieważ on siadał, pił i zapominał odbierać dzieci ze szkoły. The marriage was about breaking. I małżeństwo miało się już rozpaść. And they came to church. I przyszedł do kościoła. And I looked at him, I looked at his qualification. I spojrzałem na niego, na jego kwalifikacje. He's supposed to get a job. I ja mówię, on powinien mieć pracę. But he couldn't get a job. Ale nie mógł znaleźć żadnej pracy. And when I start talking to I kiedy zacząłem z nim rozmawiać, I realized, zdałem sobie sprawę, that it was not because he couldn't get a job. To nie chodziło o to, że nie mógł znaleźć pracy. Something that is fighting him. Ale to było coś, co z nim walczyło. The same thing that fought the father to make the father drunk. To jest coś, co spowodowało, że jego ojciec pił. He's the one that stole his job. To spowodowało, że on stracił pracę. That enemy in the house. Ten wróg w jego domu. Stole his job. Ukradł jego pracę. Zaczął go tak zakraczać. After a year without a job. Po czasie, kiedy miał pracę, skończył pijąc. Ponieważ ta warownia walczyła. Więc powodem nie była utrata pracy, tylko to, co on miał w swojej rodzinie. I w momencie, kiedy ta warownia została zburzona, w ciągu 2 miesięcy on dostał pracę. In the life of David, w życiu
Dawida. When you read Psalm 51. Kiedy czytasz Psalm 51. David said, have mercy upon me, O Lord. Dawid mówi, miej miłosierdzie nade mną, Panie. According to your loving kindness. Zgodnie z Twoim miłosierdziem. According to your tender mercy. Zgodnie z Twoją łaską. Blot out my transgression. Zamieś mi moje winy. He said, in sin did my father and my mother conceive me. Ponieważ w grzechu poczęła mnie, poczuł mnie ojciec i moja matka. This is not what I want you to do. I Dawid mówił, to jest coś, czego nie chciałem. Coś we mnie walczyło. I love the Lord. Ja kocham Pana. I worship God. Ja uwielbiam Boga. But there is an enemy in the house. Ale jest wróg w domu. This weekend we are going to deal with the enemy. A ten weekend rozprawimy się z tym wrogiem w domu. Whatever is fighting you from your mother's generation. Cokolwiek walczy z tobą z strony matki. Albo cokolwiek walczy z tobą ze strony ojca. That is what you need to find out. To musi być odkryte. You are here so that you can make a research. Jesteś tutaj, żebyś mógł zrobić takie so badanie. You can go back and begin to ask questions. Żebyś mógł zacząć zadawać pytania. Ask questions about the kind of family you come from. Żeby zacząć zadawać pytania, z jakiej rodziny pochodzę. Co wydarzyło się w tej rodzinie? Why is this and this like that? Dlaczego jest to i to w ten sposób? Why don't people in our family stay married today? Dlaczego w naszym rodzinie dzieje się to z małżeństwami? Co jest problemem? Because you're not a good person. To nie dlatego, że jesteś złą osobą. You are a good person. Jesteś dobrą osobą. But there is an enemy in the house. Ale jest wróg w domu. It did not only stop in David. To nie zatrzymało się na Dawidzie. That power, that stronghold. Ta warownia. Fought David's house. Uderzyła w dom Dawida. David, you know, David's stepson. David, you know, David's son raped the stepsister. David, one of David's sons, Amnon, slept with the stepsister. Jeden z synów Dawida spał ze swoją siostrą przyrodnią. Amnon. You can see that in the book of 2 Samuel chapter number 13. W 2 Samuela rozdział 13 możesz to zobaczyć. 7 to 15. Od 7 do 15. You see the story there. Jest tam ta historia opisana. Did it stop there? To nie zatrzymało się tam. It didn't stop there. To nie zatrzymało się tam. Absalom. How many of you remember Absalom? A jak wielu z was pamięta Absaloma? David's handsome son. Dawida przystojny syn. He slept with the father's wife in the stadium. On spał z żonami Dawida na takiej otwartej przestrzeni. In the open place. Na takiej otwartej przestrzeni. Slept with the bring the father's wife, slept, have sex with the father's wife openly in the market square, in the stadium. Otwarcie na otwartej przestrzeni spółżył z żonami swojego ojca. Co poszło nie tak? Juda. Zaczął. Is what? Do all these people they love God. All these people love God. Wszyscy ci ludzie kochali Pana. But there was an enemy in the house. Ale był wróg w domu. That's why Jesus says a man's enemy. Dlatego Jezus powiedział, że wroga człowieka są domownicy jego, to są blisko. And you shall know the truth. I czy musicie poznać prawdę. And the truth shall set you free. I ta prawda was uwolni. Like I said, this is information for you. Tak jak powiedziałem, to jest informacja dla was. Strongholds. Warownie. Can come from marriage. Mogą pochodzić z małżeństwa. Who you marry in life matters. Ma znaczenie, kto z kim się pobierasz, żenisz. Yes! Tak. Who you marry matters. Ma znaczenie, z kim się żenisz, łączysz. Let me give you a scripture. Podam wam przykład. 1 Kings chapter 21 verse 25. Pierwsza Królewska. 21-25. Was not a bad person. King Ahab. Król Ahab nie był złą osobą. The Bible says Ahab became wicked because he married Jezebel. Biblia mówi, że on został zwiedziony, ponieważ zepsuty, ponieważ
ożenił się z Izebel. So when you want to begin to pray, więc kiedy ty zaczynasz się modlić, you need to look around. Musisz spojrzeć wokół. Make a research. Sprawdzić, zrobić badanie. It is important so that you can know exactly what's going on. Żebyś zobaczył i zrozumiał, co się dzieje. Jesus Christ has given us victory. Jezus dał nam zwycięstwo. You need to know how to enforce that victory. I musisz wiedzieć, jak sprowadzić to zwycięstwo. Paul said we fight not as if those boxing the head, just forcing the head. You don't have the target. Paweł mówi, że my walczymy, ale nie w oślep, w powietrze. We want to pray and have a target and get the program. Będziemy się modlić i będziemy uderzać konkretnie. There's power in the blood of Jesus. Ponieważ jest moc w krwi Jezusa. There's power in the name of Jesus. Jest moc w imieniu Jezusa. Jest uzdrowienie w imieniu Jezusa. You shall know the truth. Ale musicie poznać prawdę. And the truth will set you free. I ta prawda was uwolni. I need to know what is fighting me. Ja muszę wiedzieć, co walczy ze mną. I need to be aware. Muszę być tego świadomym. The Bible also said the person that married the daughter of Jezebel became wicked. Biblia też mówi, że osoba, która poślubi Jezebel, you know, Ahab married Jezebel. Ahab became wicked because he married Jezebel. Biblia mówi, że on został zepsuty, Ahab, ze względu na to, że ożenił się z Izebel. Jezebel had a daughter. A Izebel miała córkę. And the Bible said the person that married Jezebel. I Biblia mówi, że ten, który poślubi córkę Izebel, też będzie zepsuty. Go to 2 Kings chapter 8 verses 3 to 18. 2 Kings chapter 8. Druga Królewska, rozdział 8. 2 Kings chapter 8 verses 3 to 18. You will see it there. I to widać od 16 do 18. Every life. Każde życie. Comes through sex. Przychodzi przez seks. Sex is the road. Seks jest drogą. That life travels from the unseen. Przez którą podróżuje niewidzialne, niewidoczne życie. The seen world. Do widzialnego świata. As believers. Jako wierzący. We have victory. Mamy zwycięstwo. In Christ Jesus. W Chrystusie Jezusie. But we need to know. Ale musimy wiedzieć, what's wrong? Co jest nie tak. I need to know. Muszę wiedzieć, what's going on in my life? Co dzieje się w moim życiu. Why is the blood of Jesus? Dlaczego krew Jezusa is not effective in my life? Nie działa w moim życiu. What is going on? Co dzieje się? Where is the enemy holding me? Gdzie wróg mnie trzyma? Where is that stronghold? Gdzie jest ta warownia? That's what these 3 days is about. To na ten temat są te 3 dni. Tonight is just the beginning of the information. Dzisiaj to jest taki pierwszy wieczór informacyjny. I pray that I will be able to give you as much information as contained in this book. Ja będę starał się przekazać wam jak najwięcej informacji, które zawarły w tej książce. We will look at the stronghold of lies. Jutro będziemy patrzeć na warownię kłamstw. Whether it is a blue, yellow, white lie or green lie. Bez względu na to, czy to jest zielone, czerwone, niebieskie kłamstwo. So tonight, więc dzisiaj it's just information. To jest tylko informacja. Go home, i do domu. Make a research. I zrób badanie. Look around. Rozejrzyj się. Your family. Swojej rodzinie. From the mother's side, from the od strony matki i ojca. From the wife's side, from the husband's side. Od strony żony i męża. Gather information. I zgromadź informacje. Try to find out. I staraj się odkryć. God will help you. Bóg pomoże ci. If you pray. Jeżeli ci będziesz modlił, żeby otworzyć i pokazać ci, co walczy z tobą. Ponieważ to jest to, co Bóg chce złamać. Módlmy się. Módlmy się. Chcę, żebyście powiedzieli do Pana. I don't know what you did and how you heard it. Nie wiem, z czym się zmagasz i jak się z tym spieradzisz. But there are things that are capable of holding you back as a believer. Ale są rzeczy, które ciebie trzymają jako wierzącego. From your family. Które pochodzą od twojej rodziny. From your lineage. Od twojej jakiejś linii, pokoleń.
I want you to ask the Lord today, open my eyes. I chcę prosić Cię, Panie, otwórz moje oczy. Open my eyes. Open your mouth and begin to pray. I otwórzcie swoje usta, będziemy się modlić. Open your mouth and begin to pray. Po prostu zacznijcie się modlić. I proście Pana, aby oddał Wam zrozumienie. Pomógł Wam zrozumieć, w których dziedzinach walczy z Wami Bóg. Co walczy z Twoją rodziną? Co walczy z Twoimi dziećmi? We see how this thing fought David's children. Widzimy, jak to miało wpływ na dzieci Dawida. Sometimes our children just begin to do things that we don't know where it's from. I czasami nasze dzieci robią rzeczy i my nie wiemy, skąd to się wzięło. We need to begin to pray. Musimy zacząć się modlić. And begin to discover what could be that is contending with my children. Co, skąd pochodzi to, co męczy moje dzieci? What is it that is contending with my marriage? Co, skąd bierze się to, co męczy moje dziecko? What is it that is contending with my relationship? Albo moje relacje. Every person is created for a purpose. Każda osoba została stworzona dla celu. Boże, pomóż mi odkryć cel dla mojego życia. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Turn into your prayer tonight. Módlmy się o to dzisiaj. Turn into your prayer tonight. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. This prayer is not what we're going to be able to pray. Just here. To jest modlitwa, którą nie będziemy modlić się tylko tutaj. Musisz modlić się w ten sposób w domu. When we start something like this, some of the sessions we pray throughout the whole night. Gdybyśmy mieli się modlić w taki sposób, to moglibyśmy się modlić całą noc. But we will get there someday. Pewnego dnia dojdziemy do tego. Ale dzisiaj tą informację otrzymuję, żeby wyjść, przyjąć ją i zrobić badanie i przyjrzeć się. Kiedy zaczniemy się modlić, żeby wtedy móc się modlić efektywnie. I Biblia mówi, że ludzie są zniszczeni z powodu braku wiedzy, poznania. Więc nie chodzi o to, że jest zbyt słaby. Nie chodzi o to, że słowo jest zbyt słabe. Ale my potrzebujemy tej wiedzy. Musimy poznać prawdę. I ta prawda nas uwolni. O, jutro wieczorem będę modlić się o ludzi. Będziemy modlić się jutro wieczorem o ludzi. Więc proszę, nie przegap, nie strać tych trzech dni. Poświęć czas. Żeby modlić się o siebie samego i poświęć czas, żeby badać swoją rodzinę. Nie będziemy teraz wychodzić na zewnątrz, mówimy o nas samych. Ja muszę odkryć rzeczy odnośnie mojego własnego życia. Dlaczego rzeczy wyglądają tak, jak nie powinny wyglądać? Kocham Pana. I'm filled with the Holy Ghost. Jestem wypełniony Świętym Duchem. Mówię innymi językami. But certain things are still fighting. Ale pewne rzeczy ciągle ze mną walczą. I have to know him and I have to fight. Ja muszę je poznać i muszę przeciwko nim stanąć. I have to stand on the ja muszę stanąć na mojej ziemi. Amen. 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 God bless you. Niech Bóg Was błogosławi. We are going to continue tomorrow night. Będziemy jutro kontynuować. There is more to come. Jest więcej jeszcze. You will find out that sometimes odkryjecie, że czasami it's not about you. Tu nie chodzi o Ciebie. It's not about your father. Tu nie chodzi o Twojego Ojca. It could even be the house that you live. To może być nawet kwestia miejsca, domu, w którym you żyjesz. Albo ziemia, w której żyjesz. Pokażę Wam to w Biblii. W jaki sposób wróg próbuje z nami walczyć. Niech Bóg Was błogosławi. Raz sobie zaśpiewamy.